Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3. Rząd Platformy Obywatelskiej zostawia polską gospodarkę w katastrofalnym stanie. Wzrosły podatki, ceny paliw, żywności i koszty utrzymania. Kilka milionów osób żyje na granicy skrajnego ubóstwa. ZUS się chwieje. Wypłaty przyszłych rent i emerytur są poważnie zagrożone. Nie ma czystych dworców i szybkiej kolei. Jest tłok, bałagan i nieudolny minister, którego przerasta ułożenie rozkładu jazdy. Tanie państwo? W czasie rządów PO zatrudniono ponad 100 tysięcy nowych urzędników. Ich utrzymanie kosztuje rocznie kilka miliardów złotych. Wzrosły wydatki na biura poselskie, a same lotnicze podróże Donalda Tuska do Sopotu pochłonęły ponad 6 milionów złotych. SLD chce, by Polska nadal była zieloną wyspą, ale nie na wykresach, tylko w kieszeniach i portfelach Polaków. Poprzez obniżenie akcyzy i VAT-u zahamujemy wzrost cen, zwłaszcza cen żywności, leków, paliw i energii elektrycznej. Podniesiemy płacę minimalną do 1800 zł miesięcznie. To SLD obniżyło podatek z 40 do 19%, uwolniło energię rodzimych przedsiębiorców i pobudziło gospodarkę. To, co publiczne, nie może być dziadowskie. Musi być bezpłatne, przyjazne i nowoczesne. Polska potrzebuje zmiany. Polityka to sztuka wyboru. Ty też masz wybór. Wybierz lepsze jutro. Wybierz jutro bez obaw. Materiał Komitetu Wyborczego SLD.